Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej arence. Poprzednio spieprzyłem straszny misplay. Znaczy misplay, miskli. Jak zwał, tak zwał. Skupmy się i myślmy. No tu są same dobre goldy prawie, to jest kupa. To na arenie może być dobre. Ale myślę, że to jest Hjalmar. Hjalmar jest ryzykowny, myślę, że to jest Aglais. Valach. Nie wiadomo, czy nie będę miał gorszych kart niż przeciwnik. Aglais to jest Aglais. Dużo speli jest na arenie, więc ona jakieś tam value wyciągnie. Tak mi się wydaje, że weźmiemy tu Aglais. Zresetuj jednostkę, to nie brzmi słabo nawet, wbrew pozorom. Przy tej ilości guli, alguli, wszystkich innych jednostek, które żrą, potrafi zrobić naprawdę brąz za 15, za 20. Potrafi też wyleczyć po pogodzie. Ja to lubię. To jest antypogodowe, ale to jest po prostu 8. A to zawsze zrobi wam większe value niż 8. Grymista, najgorszy bloker na arenie. Czy chce coś wtasowywać? Trudno powiedzieć. Utwórz kartę żołnierza, to daje największą szansę na jakieś value. To ginie od wszystkiego, więc weźmy żołnierza. Tam chcę ostrzyć, czy ja chcę ryzykować? No weźmy, może pomoże. Czyszczenie pogody, baja jest tutaj chyba najlepsza. Chociaż to lustro też nie jest złe i ten miecz, ale jedno czyszczenie pogody jakieś musimy mieć. Kolejne to jest 10. Nie mam jakichś dużych jednostek, to jest kupa. To zginie, weźmy. Wzmocni sojuszników. Żołnierzy też nie mam za dużo jednego. Weźmy. No, mamy kolejnego golda. Te goldy są takie trochę słabiutkie. Rosh jest bardzo ryzykowny. Zoltan to jest po prostu... Wzmocni dwie jednostki po obu stronach o 2. Zoltan to jest po prostu 16, tak? Jak siądzie, to potrafi wykerować grę, zabrać jakiegoś dobrego silvera albo golda. Weźmy to dla zabawy. Weźmy to dla zabawy. Drugi taki nie. Zobacz dwie losowe brązowe karty alchemii. Nie mam żadnych statek. Removal. Kolejny removal taki. W zasadzie nie mam jeszcze żadnego removalu takiego. Directowego to może weźmy to. Ta pułapka jest słaba. Mgła. Sojuszniczych żołnierzy o jeden. Tu jednego żołnierza stworzę. Tu mam drugiego żołnierza. Nic więcej. Statek jest słaby. Ta pułapka jest ryzykowna, bo jak ją zagracie na stół, to wiecie, co pytanie. Gościa wam spasuje i tyle. I to jest problem tej pułapki. No ale brać mgłę tylko po to, żeby brać mgłę. Słabe te drowy. No tu Joachim. Ewentualnie brązowego lub srebrnego żołnierza. Można rozkaz w tego dać. To jest żołnierz. Ale tu musi być Joachim. Bo i to skraca, i to skraca. Ale to skraca lepiej. No i mamy czwartego golda. Milwa jest praktyczna. Ulep wszystkie relikty lub zagraj brązowy lub srebrny relikt stali. Mam jakiś relikt. Odrzuć brązową jednostkę. No to by nie było głupie. Takie combo, odrzuć 11, żeby zadać 11. To by nie było takie głupie. I wtedy to byłoby za 17, tak? To jest za 18. Direct removal jakiś. Nie mam za dużo takich direct removali, nie? To byłby direct removal. Tylko, że co z tego, jak dobiorę to na przykład, to już z Lugosa niczym nie strzelę. Weźmy to. No i szkoda, że nie wziąłem tamtej szmatki, bo bym mógł wyciągnąć Wiedźmuchę, nie? Ale to chyba musi być tasak. To musi być Tresser. Carry over to jest za słabe, to musi być Niedźwiedź. Drugi reset nie. Zadaj 6 obrażeń jednostkom po krawędzi rzędu wroga. Ul.
coś tam by zjadło. To jest po prostu 11. To jest 10. To też będzie 11. Ale może i 15. Ale to jest zawsze 11. To jest zawsze 11. No. Ciekawe wybory, powiem wam. Birna jest spoko. Jorvet jest też spoko. Jorvet robi od razu 14, nie? I wzmocni tancerza. Mam jeszcze jakiegoś elfa. Wszystkie elfy w swojej ręce. To jest elf. To jest elf, tylko trochę przerośnięty. To jest driada. To jest elf. Jorvet albo Birna. To zginie. To jak nie ma pancerza, to zginie od jakiegoś removala. Birna jest spoko na długie tury, bo no Birna jak wchodzi, to od razu robi 10, w następnej 14. Ten robi od razu 14, ale to jak się ustoi. To ja mam jedną pogodę tylko, więc weźmy removal. Królewicz ropuch chyba ponad Ozreelem. Zrobią podobne rzeczy. Ten usprawni trochę rękę. Tak, ropuch jest też drołem. Ale na razie znowu ta ręka nie kusi nas niczym wyjątkowym za bardzo. To takie antypogodowe niby. To... Nie wiem, co może zabić. Zadaj 7 obrażeń szpiegowi do Fjalmara combo. Fjalmar i tym zabijamy olbrzyma. Nie byłoby takie głupie. To jest szpieg. Więc generalnie możemy to wziąć, bo mamy już w tym momencie pomysł na 3 szpiegów nawet. Na odbidy i tego można zabić. I zrobić value z brąza 10, tak? W najgorszym wypadku. No, brama. Utwórz brązową lub srebrną. Każdy gracz dobiera jednostkę. Weźmy tą bramę. Skellige, jednostka klanowa. Czy mamy jakiegoś klanowego? No mamy misia klanowego. Statek jest klan. Odnowa, przenieś lub zemną jednostkę. No odnowa na Tresera też zadziała ładnie. Odnowa na statek, ale to chyba musi być Deathmold. To chyba musi być Deathmold bardziej uniwersalny. Kurde, kolejny Wiedźmin. Tym wybierał Wiedźminów, to już bym miał zajebistą sprawę. Albricht czy Ifrit. To samo w sobie jest takie sobie. Ifrit to jest 14, to też jest 14, więc... A Ifrit nie wymaga jakiegoś dużego setupu, żeby to 14 wyciągnąć. To jest 12, to jest 14. Zadaj wrogowi 12 obrażeń i wzmocnij sojusznika o 12. Czy my taki direct removal chcemy? Jeszcze jeden. Czy po prostu zwykły removal? Strzygę. Strzygę. No to jest kolejna rzecz do tego i ja to muszę wziąć. To jest kolejna rzecz, która może uaktywnić to. Znowu od nowa, Janek, odrzuć kartę na swojej ręce znanej losowej karty tego samego koloru karty przeciwnika. To może być niezłe, to jest po prostu 12, to jest po prostu prawie nic. To jest bardzo zależne od tego, co się będzie działo, bo tak naprawdę możemy miśka, statek, drugiego miśka. Nic więcej. Dostaniemy jakiegoś gównianego brąza i możemy go odrzucić. To nie jest najmocniejsza karta. No ale dobiorę od nowej, nie dobiorę na przykład miśka albo drugiego miśka i jestem w dupie. To jest w sumie 12. Bo nie mam nic do buffowania ręki.
Ale to może wylecieć z Yahima. Jakimś kurwa szczęściem niesamowitym. To jest 9 i coś tam może zrobić. To jest po prostu 12. Weźmy to po prostu 12. No i mamy jak zwykle bohaterów takich trochę słabych. Srebrną kartę specjalną. Zeżryj. Zadaj 16. Chyba Fila Wandere. To jest ok, to jest po prostu zawsze 16, ale srebrna karta specjalna też wcale nie jest głupia. Może być dociąg. Może być, nie wiem, zagraj taktykę. Skróci nam deck. Może wyciągnąć pożogę w dobrej chwili. Weźmy ją tak dla jaj. Zobaczmy, czy dzisiaj dostaniemy łatwiejszych przeciwników na start. Mamy 5 goldów. Także to nie jest deck na 13 winów. Już dostajemy jakiegoś kozaka. Duma to wszystko, co nam pozostało. Dostajemy jakiegoś kozaka. Na start. No i dobra, czego ja tu nie chcę? Tej zasadzki. Tego. Dużo czyszczeń tu mam. No i to wymieńmy. Aglajs tutaj. A plus jest taki, że wygraliśmy coin flipa i będzie dry pass z jego strony. Yeah. Taki sobie to jest plus. Nie wiem, czy po prostu nie zagram tego silvera. W tej chwili to reprezentuje 10 i części pogody. To reprezentuje 9, to na pewno więcej jak 10. To na pewno to też. To też, to też i to też. Po prostu zagramy Brae. Chyba nie będę musiał sam siebie zabić, co? Lewicz jest spoko. Misio. Misio ujdzie. Zresztą to królewicz zeżre. Bardzo ma co zżerać. Może wyrzućmy tego misia. Skrytobójca jest słaby. Skrytobójca jest słaby. Tak mi szkoda tej ostatniej areny. Naprawdę mi szkoda. Bo to była szansa na walkę o 9 wina. Tak naprawdę zwaliłem tak strasznie taki misplace ten zrobiłem, że to masakra. Znowu niedźwiedź. Teraz co nie chcę dostać? Wszystko mogę dostać. Tancerza ostrzy tylko nie chcę dostać. Tego zeżrę. Direct removal mam jeden. Drugi. Wyrzućmy tego skrytobójcy. Strzyga. No okej, okay. Jakie mamy rozwiązania? Możemy to po prostu zabić tym, możemy to po prostu zabić tym. Nie, to jest przyklęty, to nie jest pod. Okej. Okay. No kurwa! Wiem, że ma ramkę kurwa potwora, ale mógłby się nazywać kurwa potwór, a nie przeklęty kurwa. Dobra, zjebałem to trochę. Ech, chuj mu w dupę. To ma napisane, kurwa, insektoid. No dobra. Dlaczego? Stały się w dupę. Zmarnowaliśmy removal na nic. Tak naprawdę. Zmarnowaliśmy removal na nic, ale nic. Gramy dalej. Ile straciliśmy? No, straciliśmy 8 punktów. 7 w zasadzie. Zobaczymy, jeżeli przegramy o 7, to znaczy, że zwaliłem. Jeżeli przegramy o więcej, to znaczy, że to nie miało znaczenia. Rogaj, syrena. Nasz przeciwnik też nie ma za mocnych playsów. Nasz przeciwnik też nie ma za mocnych playsów. Mogę rekonesans sobie już zabrać, ale jeszcze poczekam. Mogę zagrać żabę, zobaczyć co dostanę. Żaba za 11. Czy coś tu robi mniej niż 11? To robi 10. Ale zeżryjmy to 11. To jest dobre value.
Oczywiście możemy dostać jakieś tam figurki, nie figurki, ale to też ustawia sytuację, w której jego sabat jest trochę jakby słabszy. No bo zagra sabata nawet z dziesiątką, to ten sabat dużo nie zawojuje. No okej, to jest groźne. To jest bardzo groźne. Aczkolwiek wyłącza Shiru, nie? Więc nie jest takie najgorsze. Tym mogę stworzyć deszcz. Tym mogę stworzyć... Mam dużo czyszczeń pogody, nie? Więc zagrajmy sobie po prostu. Chociaż to może być dobra toksyna krabopająka. A to jest dobry direct removal. Może zagrajmy sobie po prostu. To czy to nie jest za wcześnie na pogodę? Może być za wcześnie na pogodę. Zagrajmy sobie misiaczka. Dlaczego on to gra w ten rząd? Żeby chciał mieć ładniejszą pogodę, to niech ma. Ja sobie zagram misiaczka tutaj. Mam dwa czyszczenia złotej pogody, niech se gra jak ma. Jak ma, niech gra jakieś Ragnaroki, inne rzeczy. Mam dwa czyszczenia pogody, trzecie czyszczenie linijki jednej. Mogę go zachęcić do grania złotej pogody w zupełności. Temeria nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Może być takie kumbo. To w kołowrót? No dobra. Muszę zrobić 13, żeby wyjść na prostą. No, zagramy sobie low tempo takiego oto pana. Dziękuję. On zrobi 9 już na wejściu, wymusi jakiś removal. To ja z tymi kartami mi się nie śpieszy, bo to zawsze zrobi 13, a to prawie zawsze zrobi 16. Widzicie, już wymusiłem zagranie na 5 jednostek zamiast na 6. I przy okazji czyszczenie pogody poszło w Polskę, nie? Mogę z tego jakąś kartę specjalną już wyciągnąć, ale czy mi się chce? Chyba nie. Zobaczymy, czy nasz przeciwnik ma w takim razie odpowiedź na deszcz. To zawsze zrobi 16, ale jak zagrał Van Hamera, to może ma problemy z removalami, z czyszczeniami pogód. Ma problemy. No to dobrze. To na razie sobie poczekamy. Z tą sytuacją. Mogę jebnąć, mogę zagrać kołowrót. Okej, mam dużo wariantów. Mogę teraz sobie poszukać jakiegoś spela. To jest nietargetowalne, więc niestety to nie zadziała. Jeśli przegrywasz, stwórz jad ma digory. Przegrywam, czyli mogę zadać 13 damage'u, ale nie chcę. Zagraj brązową lub srebrną kartę specjalną ze swojej talii, czyli osadzony garnizon. Dobra, zagrajmy ten osadzony garnizon. Uzdrów dwóch sojuszników. To i to. No, elegancko. Miecz to broń kobiet, spraw sobie topór. Dużo value. 9 plus... I daj im pancerz. I daj im pancerz. I jeszcze to zaczęło buffować. Patrz, ale jaja. Na to bym nie wpadł. To, co musi być. Na to bym nie wpadł, więc musimy coś tu zagrać. Niech se też rośnie. Co zrobiło value? 9 plus 6 to jest 15, 16. To wyleczyło o 2. Ani kroku w tył. Bardzo duże value. Wzmocnij sojusznicze egzemplarze żołnierza. Wzmocnij wszystkie sojusznicze egzemplarze żołnierza o 2. Czyli to jest dziesiątka, nie? Bo to mogę wzmocnić o 2. Nie mam innych żołnierzy. To może być jedenastką, jak on ma jakąś trójkę na stole. Nie ma. To jest dziewiątką, więc weźmy to. I wzmocnijmy to po prostu. Na równych kartach 14 przewagi jest ok. Miałeś kiedyś połamane kolana?
No to nie jest przyjemne to, co zrobiłeś, przyjacielu, ale jeszcze nie jest dalej najgorsze. Aglajs sobie czeka. Tego możemy walnąć 11. Nie wygląda na to, żeby miał jakiekolwiek czyszczenie pogody, więc wydaje mi się, że zapieprzymy drugi deszcz. Wydaje mi się, że po prostu to już jest czas na drugi deszcz. Albo jeszcze turę poczekajmy. Zagrajmy to. Bo jak dojdziemy Tasaka, to niech jeszcze coś zrobi. Niedźwiedź za 19. Dobra. Ten niedźwiedź za 19 jest strasznie przeciętny, bo ginie od wszystkiego. No dobra, przeżył niedźwiedź. Okej, okay. Niedźwiedź przeżył, nie jest źle. No teraz to już jest czas na to, żeby tutaj popingować troszeczkę jeszcze przez 4 tury. Dobierz. Mróz. Okej. Okay. Dobierz mróz. Co ja mogę dobrać? Zobacz dwie karty, bo mróz mnie nie bardzo interesuje w tej chwili, żeby zagrać mróz, nie? Więc generalnie... Zrobimy... Tak. I ta. Ta zginie zaraz, ale ten później przytankuje trochę. I teraz ma białe zimno nie wiadomo gdzie. Bo mu wyczyściłem środek został. Jakbym wyczyścił środek, to by zagrał na pierwsze dwa, a teraz musi zagrać biały mróz na jeden rząd. Ma Yennefer w mróz. Jeden. A nie, w docioł. To ciekawe. Zresetował mi misia. No dobra, no zresetowałeś mi misia, pysia. Osiemnaście przewagi. No nie wiem, co on tam by musiał mieć, żeby... No to jest jakieś value, które może zrobić nawet i 30. To może zrobić nawet i 30, ale to ciekawe. Oj. Programy sobie po prostu Aglajs. Wybuch. Powinno wystarczyć. Aglajs wybuch i powinno wystarczyć. Dum drum! Pszczenia kusiła! Nasz magiczny deck wygrał grę! 5 goldów for the win! I nie będzie 0-3. A jednak mnie zaskoczył tym podwójną pogodą, ale... O! Dostaliśmy nagrodę! 12 level! Chyba, że to jest jakiś bot, znaczy alt, znaczy smurf. Dobra. Removala wyrzućmy na razie. O! Patrz i ucz się. Zostawimy go na drugą turę. Żeby naszego przeciwnika zdenerwować. Plan jest taki, że on przegrywa coin flipa i gra. O, to jest dobry plan. Wjeżdżamy od razu Tasakiem. Nie ma co tu go oszczędzać. Leszy. Leszy jak leszy. Szkoda, że nie mam żadnego czyszczenia pogody. Ale czy ja chcę zużywać na jedną jakąś gównianą mgiełkę, aż baję? Nie. No bez przesady. Bez przesadyzmu. No i teraz naszą kwestią jest wygrać na równych kartach, a później mu pieprząć tancerza ostrzy na stół i niech się zastanawia co dalej. Albo jeszcze lepszy numer, dać mu wygrać. No generalnie co się nie wydarzy jest śmiesznie. Bo możemy mu dać wygrać na karcie. I rzucić tancerza ostrzy. Na przykład. A możemy teraz zrobić w ogóle. Brąza wyciągnął. Wyciągnął brąza z tego. Dlatego ta pułapka jest taka gówniana.
On dał nam wina na karcie więcej. Oh my god. I takich rywali lubimy, kochani. Takich rywali lubimy, moi drodzy. Nie nadążasz, Dwan? Nie nadążasz, Dwan? Bierzemy te 3 punkty, bo ja go chcę w tej turze wymęczyć. To tak. I to tak znacznie, no. Jeżeli wygrałem. A zeżryjmy ten statek. Jeżeli wygrałem na karcie przewagi, to dlaczego mam sobie nie zagrać tej gry? I zaraz nie wysępić jeszcze następnych kart. Mam 2 czyszczenia, możemy sobie to po prostu zabić. Zaraz doprowadzimy do sytuacji, w której on jedną kartą tego nie przebije. Ale na razie gramy, jest spoko. Moi chłopcy się tym zajmą. DJ. Świetnie. No. Dobry DJ. Dobry DJ. Zajebisty DJ. Słuchajcie. Kurwa, jaki DJ. Zobaczcie, co ten DJ zrobił. No, porobił ten DJ, co? Wypadałoby teraz spasować. Żeby jeszcze mieć 2 karty przewagi. To nie są potwory, nie. No, grajmy sobie dalej. Grajmy sobie dalej. I teraz by się przydała złota pogoda, to by mi strasznie dużo wyleczyła jednostek. Najlepszy byłby Ragnarok. Gdybym jeszcze to zranił, wtedy bym rzucił czyste niebo. I by to raz, 2, 4, 6, 8 się wyleczyło. Na razie gramy na presję. Runa, dobry deczek ma chłopak. Dalej nie przebił, a ja mogę sobie jego runę pożyczyć. To jest dobre. Zresetować można coś, nie warto. Nie warto. Zaryzykujmy sobie Wawalacha. Helga. Ale Helga nie jest najmocniejsza. Ale... Wawalach zrobił 14. Bez rewelacji. Susza nie jest najlepsza dla mnie w tej chwili, ale... Ale tej suszy się nie boimy. W tym deku akurat jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. I co dalej? Wilen! No star, Wilen? Chciałem z tym Wilenem zrobić runę w blokera. Czy po prostu spasować i wejść sobie w ostatnią turę z 2 kartami przewagi. Bo Wilen jest groźny, mógłbym zagrać jeszcze jedną kartę. Ale tylko jedną. Ale nie. Ale nie chcę. Aglajs jest mocna, Jachim jest mocny, Brama jest mocna. Ten reset może się przydać na jakiegoś gula. Nasz przeciwnik, widzę, stanowczo ma ochotę wykorzystać Wilena. Niech teraz zagra najlepiej jakąś jednostkę za 12. No dobra, spoko. Damy mu GG. Niech zbiera pieniążki i monety. Ale to dopiero zaczął chłopak grać, widać. Rekord 5. ranga. Zagrał 7 gier. Więc uczy się, niech się uczy. Ale na takich rywali lubimy grać. Naprzód, synowie Nilfgaardu! Na takich już mniej. Trzymaj głowę wysoko. Ale to też dalej nie jest jakiś mega super doświadczony gracz. Tasak jest spoko, żaba jest spoko. Jarman jest spoko. To wyrzućmy. Tancerz ostrzy jest spoko. Szukam dalej goldów, nie? Więc wyrzućmy to. No zobaczymy, czy to już jest gracz w stylu Dry Pass. Niestety tak.
A szkoda. Ale to takie jest nieszczęście, bo jakbym odrzucił tancerza, to bym przegrał coin flipa. Znaczy bym wygrał coin flipa. Guzik by z tego było. Zawsze jest takie nieszczęście. Teraz nie mam co zagrać, to jest problem. Problemem jest to, że mam teraz duży urodzaj na ręce. I to taki spory. Zwycięstwo albo śmierć! Muszę aż to zagrać. Słabe to trochę z mojej strony, ale... No ale to wszystko robi generalnie lepsze value. No może ten Ifrit jeszcze. Można jego było zagrać. Misiek to... Patrz i ucz się! I generalnie ja bym chyba chciał to grać. Czy też mu dry passa zrobić? Niby mam czyszczenie pogody, jedno, drugie. Tu mam jakieś magie, nie mam złej ręki. A niech on zaczyna. Niech on zaczyna tą trzecią turę. Najgorszej ręki nie mam. Mam tylko dwa goldy, oczywiście to jest problem, ale... ale... Skoro on nie chce grać i zrobił dry passa, nim gra, no to jest dobre. Teraz czego ja bym nie chciał dostać? Generalnie wszystko już mogę dostać. Nic mi nie wisi jakoś specjalnie, żeby nie dostać, więc możemy sobie wymienić coś tak dla sportu. Removal na szybko, czyszczenie pogody. Nie, miśka. Ja wymieniłem 12 na 11, źle nie jest. Toż to okazja, król złoty. Zagramy to, to nie urośnie. Wybejtujemy blokera jakiegoś może. Zobaczymy. Pokończyły się warty. O, jaskier, to mi przypomina niedobre rzeczy. Teraz co ja bym chciał zabić? To jest elf wsparcie. Mam 11 kart. Okej. Okay. Czyli tasakiem zabijam po prostu jaskra. Zadychę. To słaby był w takim razie deal z mojej strony. Jeżeli on ma resetu i jednostkę, to zmarnowałem damage. Nie wiem dlaczego. Zerzam sobie to. W porządku. Po żądalu to musi zginąć. I fritem spróbujemy dobić tego cwaniaka. Nie no, chyba żartujesz, stary, żebyś mnie tu spamił takimi rzeczami. Naprawdę? Naprawdę? Nic tam nie ma dla mojej Aglais. Ja się boję tych jego speli. No ja muszę przede wszystkim trafić w jaskra. O, i o to chodziło. Żeby go, broń Boże, nie zresetował. No i co? Ile masz tych speli? Masz 10 speli? DJ, okej. Okay. DJ w spela jednego. Figurka. I Lugos. No, Lugos jest przeciętny. W zasadzie słaby dla mnie. Glut. Aglais figurkę. No jego figurka trochę lepiej zrobiła, ale to jest ryzyko, że będzie mnie przez 8 tur strasznie tyrać. Czy mam jakiś drugi wariant tego rozwiązania, tej sytuacji? Nie bardzo. Wypij to, poczujesz się lepiej. Weźmy tą Aglais. I tak naprawdę jego gold wyszedł, jego silver zrobił 7, więc tak jakby
6 punktów Aglais więcej zrobiła. Bo Silver powinien mu zrobić te 13-14. Więc on zagrał słabego Silvera, ja zagrałem słabego Golda, wyszło na to samo. Tak jest, wasza wysokość. Najlepiej deszcz. Elegancko. Co przeniesiemy? Tego przeniesiemy. Umocnimy. No spoko. Znaczy spoko to nie jest, bo muszę wymyśleć 15. Dziękuję. Jakoś mi dziwnie szkoda dychy na to, nie? Jakoś dziwnie nie wierzę w to, że on ma jeszcze 10 speli. No pierdolony ma tyle speli. No ale dobra, mgła nie zaliczyła tego. Poczekam jeszcze turę. To się zrobi na 5 i wszystkie te się zbują. Więc nawet możemy zrobić inny numer. Zobaczmy co bierzemy, tylko co ja zjem wtedy. Kurde, nie mam co zjeść tym moim królewiczem ropuchem. No może dostanę coś słabego. Kurwa, pościlla. Zerzeć Hjalmara po prostu. No to słabe jest. No dobra, wymienię ciebie na ciebie, tak? Jakie mam wyjście? Poczekamy turę. Naiwność jest błogosławiona. Tylko czym ja zabiję później tego małego od Hjalmara, nie wiem. Rozpieprzyłem trochę. Sprawę. Tak, Duan. No, tu też mnie trochę oszukał. Tu też mnie trochę oszukał nasz przyjaciel. To weźmy. Chociaż tych dwóch wyleczmy. Ale nagle straciłem dużo z mojej przewagi. Przez te kilka jego ruchów. Przez te kilka jego ruchów straciłem sporo ze swojej przewagi. Poszukajmy też jakiegoś czary mary od niego. Kejran. Kejran nie jest jakąś magiczną kartą, którą dostałem. No mogę zerzeć tą czwórkę i to jest niby ósemka, jak ma jeszcze jednego spela, nie? No zaryzykujmy, że ma, tak? Ale teraz już jest w ogóle tragedia. W którym momencie to się tak stało, że ja to zacząłem tak przegrywać? Kurwa, on tu sra nie wiadomo czym. Dobra, to nie jest najgorsze. Niezły pomysł. Mam minus 10 na równych kartach i już minus 15. Słabo to wygląda. I on ma kurwa od Rima, z którego ja nic nie jestem w stanie zrobić. Ewentualnie mogę spróbować tutaj poszukać czegoś, ale... Nie wiem, czy wolę tutaj szukać, czy tam szukać. Nie wiem, w którymś momencie ta gra mi się wymknęła i to strasznie. W którymś momencie ta gra mi się wymknęła i to strasznie. I teraz nawet zabicie Hjalmara mi nic nie da. Najprawdopodobniej. Zabicie giganta. Chociaż to nie było najmocniejsze jego zagranie, ale nawet jak dostanę 4, to będzie 23 w plecy. Removal za 5, to będzie 18 w plecy, a on dostanie 10, więc to nie jest ta karta, której szukam. Czego szukam z Fili? To można było sobie zagrać, ale 6 tur temu. To 3 punkty obrałem. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 25. Zabraknie. Z tego co mogę dostać? Nie wiem co. Ale może coś fajnego. Zabraknie. O, dużo zabraknie. Nie dużo w sumie. W sumie ten Odrin. W sumie ten Odrin wszystko spierdolił. Za dużo miał takich kart. Musiałem na śledzia odpowiedzieć, na którego nie miałem odpowiedzi. Później Odrin. W pewnym momencie ta gra się wymknęła z dobrej sytuacji. Nagle zaczęła się wymykać. No ale nic to.
Dzięki serdecznie, widzimy się jutro w kolejnym odcinku, powalczymy dalej tą arenką. No myślę, że jeszcze coś z niej wyciągniemy, że to nie będzie koniec już i zostaną tylko dwa winy, także do zobaczyska, trzymajcie hejka i pa pa!